Miesiąc temu Facebook zapowiedział, że przeznaczy 50 milionów dolarów na badania oraz współpracę z innymi firmami nad odpowiedzialnym budowaniem podwalin pod Metaverse. Odpowiedzialnym? Facebook? Na początku tego tygodnia ta sama amerykańska korporacja ogłosiła, że zatrudni w Unii Europejskiej 10 tysięcy osób do pracy nad Metaverse. A ostatnio dochodzą do nas jeszcze przecieki, że firma Marka Zuckerberga planuje zmianę nazwy. Nie będzie się już nazywała tak jak jej największy portal społecznościowy, bo chce podkreślić fakt, że zajmuje się również innymi rzeczami, na przykład Metaverse. I pewnie dlatego, że przy okazji chce się odciąć od nazwy, która ostatnio zamieszana jest w całą masę skandali. No bo wiadomo, po co zmieniać swoje postępowanie, jak można przemalować logo. No dobra, ale co to jest tak naprawdę to całe Metaverse? Jakaś nowa gra? Nowy TikTok? Second Life 2? Temat jest dość skomplikowany. Wyobraźcie sobie teraz taki dzień ze swojego życia. Wstajecie rano i idziecie do małej knajpki na Sycylii zjeść śniadanie. Gdy słuchacie szumu morza i dopijacie kawę, nagle wpadają wasi znajomi i zabierają was na mecz do Liverpoolu. Gospodarze grają z Manchesterem United. Czerwone diabły strzelają jedną bramkę, a wy oglądacie ją unosząc się tuż nad poprzeczką. Po meczu idziecie na rozmowę o pracę na Marsie. Mało ciekawy krajobraz, a do tego w uniwersum Apple, gdzie nie macie swoich najlepszych ciuchów, na przykład garnitur od Gucci'ego, który został na Androidzie. No ale trudno. Rozmowa i tak poszła wam całkiem nieźle i od jutra zaczynacie swoją nową pracę. Będziecie zajmowali się tworzeniem górskich szlaków spacerowych dla Netflixa. A na koniec dnia, żeby się trochę odstresować, wpadacie na koncert Michaela Jacksona na Tatooine. Nowe kolabo z Disneyem. Bawicie się super, bo tłum nie jest zbyt duży, tylko 3 miliony ludzi. Wszystko to, co oczywiście opisałem, to nadal science fiction, ale już za kilkadziesiąt lat tak właśnie może wyglądać nasza rzeczywistość. Nawet jeśli loty na Marsa nie będą jeszcze powszechne, nie wymyślimy teleportacji, ani nie ożywimy króla popu. Wszystko to właśnie dzięki Metaverse, czyli nadchodzącemu następcy internetu. Pojęcie Metaverse pochodzi z książki Neala Stephensona Zamilcz. Jej bohaterowie przyjmują postać awatarów istniejących w trójwymiarowym wirtualnym świecie. To tam wchodzą ze sobą w interakcje, chociaż nadal istnieją również w fizycznej rzeczywistości. Nazwę Metaverse kilka lat temu podchwycili futurolodzy i prezesi największych firm technologicznych, określając w ten sposób rodzące się powoli wizje nowego internetu. Już teraz inwestowane są miliardy dolarów, żeby stworzyć bazę do powstania Metaverse. Czym ono będzie? Metaverse często mylnie utożsamiane jest z technologią VR albo AR, grami MMO lub nową wersją Facebooka. Jest to jednak coś więcej, coś co zawiera w sobie wszystkie wymienione wcześniej rzeczy oraz wiele innych. Metaverse to taka nowa wersja internetu, która zbudowana jest z olbrzymiej liczby trójwymiarowych wirtualnych przestrzeni, które są ze sobą połączone i stale istnieją. Przestrzeni, w których miliony ludzi wchodzi ze sobą w interakcje, ale również tworzy ich zawartość. Jeśli pomyśleliście teraz o Fortnite albo Robloxie, to macie dobre skojarzenia. Nie istnieje jedna słuszna wizja Metaverse, tak jak w latach 70. czy 80. trudno było przewidzieć, jak będzie wyglądał świat mobilnego internetu. Obecnie korzystamy z internetu dużo częściej i zupełnie inaczej niż kiedyś, gdy bramą do wirtualnego świata był tylko komputer z podłączonym do niego modemem. Tak samo dzisiaj możemy tylko domyślać się, jaki ostateczny kształt przyjmie Metaverse. Jeden z największych autorytetów w tej dziedzinie, Matthew Bell, przedstawił jednak kilka warunków, które jego zdaniem muszą zostać spełnione, żebyśmy mogli mówić o powstaniu nowego internetu. A ja się z gościem zgadzam. Pierwszy z takich warunków to nowoczesny hardware, czyli sprzęt, którego będziemy używali, chcąc korzystać z Metaverse. Do rozpoczęcia ery mobilnego internetu potrzebowaliśmy tak naprawdę tylko smartfona, ale Metaverse jest bardziej wymagające. Potrzebne będą m.in. gogle VR, okulary AR czy rękawice heptyczne. W tej kategorii mocno rozwija się szczególnie Facebook. Mark Zuckerberg otwarcie mówi o chęci stworzenia Metaverse, a istotną częścią strategii amerykańskiej korporacji są właśnie VR-owe hełmy Oculus. Obecnie służą głównie do gier, ale szybko pojawiają się dla nich liczne nowe zastosowania. Jakiś czas temu Facebook zaprezentował m.in. możliwość organizowania spotkań firmowych w wirtualnej salce konferencyjnej. Salka mogła przyjąć dowolny kształt,
ale w wizji Zuckerberga wyglądała jak zwykła salka konferencyjna. Miejmy nadzieję, że inni twórcy Metaverse będą trochę bardziej kreatywni. Drugim warunkiem powstania nowego internetu jest zupełnie nowa infrastruktura. Infrastruktura, która pozwoli na utrzymanie stałego i stabilnego połączenia między milionami użytkowników w czasie rzeczywistym. Obecnie istnieją co prawda już gry sieciowe z setkami czy nawet tysiącami graczy, ale albo są oni rozproszeni po mniejszych fragmentach świata, tak zwanych instancjach, albo istnieją w grach nie wymagających płynnego transferu dużej ilości danych. Rozwój sieci to zresztą jedna z przyczyn powstania gier z gatunku Battle Royale. Wcześniej zwyczajnie nie było technologicznie możliwe zrobienie gry akcji z setką graczy strzelających się na tej samej mapie. Metaverse powstanie, gdy będziemy w stanie tworzyć gry dla tysięcy i milionów uczestników. Do działania wirtualnych światów niezbędna jest oczywiście również olbrzymia moc obliczeniowa. Komputery, serwery i telefony będą musiały m.in. błyskawicznie przeprowadzać obliczenia fizyki, renderować grafikę, tłumaczyć ścieżki audio czy obsługiwać algorytmy sztucznej inteligencji. Istotną częścią Metaverse będzie również dobrze działająca ekonomia, która umożliwi mieszkańcom wirtualnego świata kupowanie, sprzedawanie oraz tworzenie cyfrowych dóbr w jak najprostszy sposób. Część ekspertów przewiduje, że zostanie ona oparta na technologii blockchain oraz tokenach NFT. Dzięki temu wiele wirtualnych przedmiotów będzie mogło istnieć w ograniczonej liczbie, a tym samym mieć większą wartość. Już teraz możemy w ten sposób kupować cyfrowe przedmioty, grafiki czy nawet ziemię. Istotne stanie się też to, żeby wirtualne dobra mogły być używane na wielu różnych platformach. Obecnie przedmioty zdobyte np. w World of Warcraft posiadamy tylko w świecie tej jednej gry. W przyszłości będzie to działać w ten sposób, że będziemy mogli tych samych przedmiotów używać w Fortnite, Call of Duty czy nawet na Facebooku. Metaverse nie będzie mogło funkcjonować bez tak zwanych wirtualnych platform. Możemy je porównać trochę do takiego Facebooka, YouTube'a czy TikToka. Różnica polega na tym, że będą one w pełni trójwymiarowe i będziemy mogli je odkrywać czy współtworzyć tak jak prawdziwą rzeczywistość. Możliwość tworzenia zawartości przez uczestników to zresztą jedno z najważniejszych założeń Metaverse. Tak jak teraz miliony ludzi na świecie nagrywa krótkie filmiki na TikToka, tak samo w przyszłości będą musieli mieć możliwość prostego i szybkiego budowania własnych światów, gier czy różnego rodzaju trójwymiarowych doświadczeń. Posłużą do tego edytory, takie jak Unity czy Unreal Engine. Będą one jednak znacznie prostsze w obsłudze. Dobrym przykładem są tutaj narzędzia twórcze dostępne w takich grach jak Minecraft, Roblox czy Fortnite. Już teraz miliony dzieci potrafi tworzyć własne gry w Robloxie bez większej wiedzy programistycznej i dzielić się nimi z innymi. Droga do powstania Metaverse jest jeszcze daleka, ale tak jak mówiłem na początku, już dużo firm inwestuje w jego powstawanie. Oprócz Marka Zuckerberga, otwarcie o tworzeniu Metaverse mówi m.in. Tim Sweeney, czyli CEO Epic Games, czyli twórców Fortnite'a. Według ekspertów jest jednak bardzo mało prawdopodobne, żeby to jedna firma zbudowała własne Metaverse. Amazon lub Microsoft mogą kiedyś dysponować odpowiednimi serwerami, operatorzy komórkowi wymaganą infrastrukturą, a twórcy Fortnite czy Robloxa niezbędnymi narzędziami do tworzenia wirtualnych światów. Nikt nie będzie miał jednak wszystkiego. Tak jak Facebook czy Google nie są całym internetem, tak jedna korporacja nie będzie rządziła całym Metaverse. Nie jest oczywiście wykluczone, że firmy takie jak Apple będą próbowały jednak stworzyć zamknięte uniwersum, albo chociaż jego część. Tak samo mocarstwa światowe, takie jak Chiny, Rosja czy USA, mogą nie być zainteresowane, żeby ich obywatele działali w ramach tych samych uniwersów. Możliwe więc, że pojawi się kilka różnych wersji nowego internetu, z innymi zasadami, prawami czy walutą. Czy zastąpią nam one państwa narodowe? Czy będziemy w nich prowadzić wirtualne wojny? Czy staniemy się dzięki nim lepsi? Pewne jest tylko jedno. Będziemy żyli w ciekawych czasach, które nadejdą szybciej niż nam się wydaje.